Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Chwała Bogu. Dzisiaj mamy taki wieczór takiego zgromadzenia nabożeństwa, więcej wolnego. Możemy mówić o świadectwach, o rzeczach, któreśmy widzieli i przeżyli w naszym życiu. Brat Bill opowiadał, co on widział i to jest bardzo ciekawe. Nieraz on opowiada, ja też słucham. Bardzo to jest ciekawe, co on mógł zobaczyć, ale ja troszkę kasetę powrócę do tyłu i w Polsce działy się rzeczy ciekawe. Jeżeli wrócić kasetę do tyłu na 60 lat, to nawet w Legnicy była jedna ciekawa rzecz. Nie wiem, czy Roman będzie wiedział o tym, to było nawet w jego domu. Tak, mi to opowiada mój tato. Co to było? Mówi, że ja wiem, gdzie Jadwdykowie mieszkali, na Skłodowskiej. Z peronu od pociągu na prawo, pod most i na lewo. I tam dalej na lewo i Skłodowska na drugie piętro, tak czy nie? I trzeba było iść po korytarzu tak, że jak szło ciemno, to można było zęby pobić. Bo nic nie widać i trzeba ścian szukać, a nie wiadomo, gdzie te drzwi są. No, ale tak było. Nabożeństwa były latami. Opowiada mi mój tato, bo on był w Bolesławcu, tam założył zbór. I jak jacyś nowe się dusze nawróciły, to on brał ich do Legnicy. Bo w Legnicy było więcej ludzi na nabożeństwo. To ci niewierzący ludzie, dla nich to było ciekawe, żeby zobaczyć więcej wierzących ludzi. I wziął jedną rodzinę, czy ktoś tam z nim był i przyjechali. A wtedy na Skłodowskiej tam modlili się, leżała jedna siostra chora i nie wstawała. I była modlitwa. To mi mój tata opowiadał. I mówi, że oni mieszkali, a tam w korytarzu mieli wspólny taki umywalnik czy zlew i przez drzwi mieszkała milicjantka z mężem swoim. A w korytarzu był taki zlew i tam wychodzili wspólnie. Ręce mieli, czy coś pomyli, bo taki był czas. A to była modlitwa, a mój tata przeżył, jak będą się głośno modlić, a milicjant przez ścianę, co to będzie z tego? I mnie to tak zaciekawiło, dalej myślę, co ciekawe, jak to było. On mówi, modlili się, ludzie głośniej się modlą i głośniej się modlą, wiecie, i napełniają się Duchem Świętym i na językach się modlą. I wiecie, Pan Bóg tak napełnił to zgromadzenie na Skłodowskie, tam dość ludzi się schodziło. I nagle ta chora wstaje, Pan Bóg ją uzdrawia w tej modlitwie. Jak ona zaczęła stawać, to ci ludzie, co tam byli, to nie tylko głośno, zaczęli krzyczeć. No jak to człowiek chory wstaje tutaj, a mój tata mówi, Boże, co to będzie? Czy jest ta milicjantka, tam zaraz przyjadą i narobią nam kłopotu. Wiecie? No i nabożeństwo się skończyło. Ja skracam to wszystko. I na drugi dzień siostra Jawdyk wyszła na korytarz. Ja najmniej wiem, czy ona to pamięta. Mi tak przekazano. Wyszła na korytarz. I wyszła milicjantka i mówi siostra Jawdyk do mnie, dzień dobry. I pani siostra Jawdyk mówi do mnie, do policjantki, proszę pani, jakżeście spali tak, wyspali się ze zeszłej nocy. Ona mówi, pani Jawdyk, my zeszłej nocy żeśmy tak spali, jak nigdy jeszcze nie spali. A jeszcze przed tym, jak ta miała chora wstać, to przyszło poselstwo, objawienie, dzieci moje, ja wszystkim przeciwnikom uszy pozatykałem. No to tam dopiero krzyk był. No i ci spali, nic nie słyszeli na drugi dzień. Także cuda i w Polsce były, prawda? Chwała Bogu. Tutaj gdzieś dzieci Boże były, modlili się i tak dalej. Ja czytam jeden werset Bożego Słowa. Psalm 16. Psalm numer 16. I czytam szósty werset. Część moja przypadła w miejscach uroczych, także dziedzictwo moje podoba mi się. Czastki przydał dla mnie w хороших miejscach, to po ukraiński. I harna daje mnie. Tak. No, ja po rusku to pomnę, a mierzy moje proszli po prekrasnym jest tam. O. Znaczy, brać, a jeszcze jedno tłumaczenie mówi, linie miernicze przypadły na uroczych i dziwnych miejscach. Chwała Bogu. I w naszym życiu, jeśli
zacząć wspominać, co Pan Bóg czynił, to jest o czym rozmawiać, jest o czym rozmyślać i czym się chwalić i dziękować Boga za to. Jak ja wspomniałem, będąc u Was, że mój tatuś założył zbór w Bolesławcu i tam z niewierzących ludzi zbierali się w domu i za jakiś czas zaczął Duch Święty działać. Ludzie uwierzyli z katolickich rodzin, w katolickim domu było nabożeństwo i zaczęły przychodzić objawienia, modlitwy w tygodniu i koło niemieckiego cmentarza, ja pamiętam, gdzie to było, nie był niemiecki cmentarz duży, tam rodzina żyła, Mikołajczaków. I jedna z ich córek miała objawienie, otrzymała. Pan Bóg sił Duchem Świętym i odostała dar objawienia i widzenia. Pan Bóg mówił, nie duży był zbór, ale Pan Bóg przyznawał się. Wiecie, jednego piątku tata przyszedł na nabożeństwo i mnie to siostra moja opowiadała, starsza ode mnie, ja nie pamiętam. I on przyszedł i powiedział do zboru, bracia i siostry, pomódźcie się za mój dom. Bo moje siostry starsze, ja byłem sam najmłodszy w domu, one już podrosły, 18-19 lat, już chłopcy na nich patrzą, a oni na chłopców, zboże młodzieży nie ma. I tutaj sytuacja nie taka prosta. I tato zaczął przeżywać. Co będzie dalej? I pomóżcie się za mój dom. I gdy się modlili, to Duch Święty przez tą siostrę, która z rodziny katolickiej, ona wierzyła, przez nią było powiedziane, synu mój, przyjdzie czas, że będziesz widzieć Twoich dzieci służących dla mnie. Tak było powiedziane. I wiecie co? Przeszło wiele lat, to się wszystko spełniło. Chwała Bogu. Bóg jest cudowny. Tato przeżywał. Tato bardzo przeżywał. Bóg to uczynił. Także potem żeśmy wyjechali, ja już miałem 15 chyba lat, z Bolesławca. Wyjechaliśmy do Bielska Białej. Tata zawsze chciał tam mieszkać, bo jak wojna szła, to mu się podobały te tereny. I tam żeśmy przyjechali i tam, w tamtym mieście był zbór i tam się mnie Pan Bóg dotknął. Ja miałem 16,5 lat. Gdzieś to tak było, blisko 17. Tak. I pierwszego Pan Bóg mnie bardzo dotknął. To ja zawsze mówię nieraz, jak z młodzieżą rozmawiam z Boże, czy usługuję na młodzieżowym nabożeństwie, ja mówię, że jak wy macie wierzącego tatę i mamę, to nie znaczy, że wy macie paszport do nieba. Takiego czegoś nie ma. Trzeba osobiście spotkać się z Jezusem Chrystusem. Amen. Nie ma drugiej drogi. Osobiście człowiek musi się spotkać z Jezusem. To jest obowiązkowe. I Pan Bóg dotknął moje serce. Tata został jeszcze w Bolesławcu, a my już tam żeśmy byli, bo im trzeba z pracą się tutaj rozliczyć. I Bóg mnie dotknął. To był listopad, późny listopad, 24 czy któryś, wiecie. I na tym nabożeństwie było dużo młodzieży. Bóg mnie dotknął. I zbawił mnie i dotknął mnie, to ja przyjechałem do domu. Ja byłem taki szczęśliwy. Ja byłem tak się cieszyłem, że siadłem i napisałem list do mego taty, do Bolesławca. Napisałem list, powiedziałem, tata, mnie Bóg dotknął na nabożeństwie. I Pan Bóg zbawił mnie i przyszła radość w moje serce. Ja ten list rzuciłem na adres, gdzie zbór się zgromadzał. Bo ja nie wiem, gdzie tato mieszkał. On w Bolesławcu kogoś był. Bo myśmy wyjechali. I zbór tam, ta rodzina dostała to, kiedy on to otrzymał, przeczytał przed zborem, bo to było wypełnienie obietnicy, które on słyszał wcześniej, że przyjdzie czas, że twoje dzieci będą dla mnie służyć. I za 5 dni była modlitwa młodzieżowa w Bielsku Białej na drugim piętrze u brata Szturca. U niego też były dzieci, młodzież. Mieliśmy nabożeństwo modlitewne, młodzieżowe. I na tym nabożeństwie 5 dni po moim nawróceniu Pan Bóg chrzcił mnie Duchem Świętym. Bracia, siostry, to się już nie da, po prostu się nie da opisać. Ja mówię, nie może być nic lepszego w życiu, jak być zbawionym, chrzczonym Duchem Świętym, przebaczonym. Nie ma nic lepszego. Na nic nie można to zamienić. Bóg jest cudowny. Także przez wiele lat, myśmy z młodzieżą tam, ja dziękuję Bogu, bardzo aktywna młodzież była, a potem poznaliśmy się ze zborem brata Kazimierza Poręby i tam z młodzieżą zaczęliśmy bardzo aktywni być i było bardzo, bardzo dobrze. No, ja skracam. Dużo rzeczy Pan Bóg czynił. Nawet jak mówimy, w Bielsku Białej były modlitwy młodzieżowe. 2 razy w tygodniu młodzież się zbierała. We wtorek i w sobotę. W jeden dzień był rozbór słowa młodzieżowy, a w drugi dzień była modlitwa. I to nie modlitwa, tylko była 5-10 minut. Staliśmy nieraz godzinę na kolanach albo więcej, była modlitwa. I przez młodych ludzi Duch Święty mówił. Ja świadek tego jestem. Ja do swoich dzisiaj młodych mówię. Bracia, młodzi, siostry,
To była młodzież, która bała się Boga. Oni blisko z Bogiem chodzili. Przez nich mówił Bóg. Przez nich objawiał Bóg. Dlatego mówi, że linie miernicze moje przeszły po przepięknym miejscu. Był u nas Jurek Szturc, starszy syn brata Szturca. U niego bardzo ładny chłopak był, ale słabość była, że on lubił boks. Weszedł w boks, wiecie, komuś nosy trzeba bić. On to jakoś się i nie mógł się uwolnić, a chciał się uwolnić. Chciał się uwolnić. I wiecie, było nabożeństwo w Bielsku-Białej w jednym mieszkaniu i on też prosił o modlitwę, bo mówi, ja potrzebuję pomocy, wiecie, i młodzież modliła się za niego. On chciał się uwolnić, lubił Boga, ale nie mógł się od tego boksu jakoś uwolnić, wiecie. I ja byłem świadkiem, jak Duch Święty przez niego, jak powiedzieć słowo z rosyjskiego, obliczył kogoś. Duch Święty upomniał jego przez niego. Ja nigdy takiego nie widziałem, ani nie słyszałem. Ja to wszystko widziałem. Duch Święty upomniał jego przez niego. To przez wszystkie młodzieży. Jaki młody chłopiec chce, żeby przez niego szło jakieś upomnienie, jak on młody chłopak i chce mieć dobrą opinię, młodzież i tak dalej. No ja to wszystko widziałem. Bracia i siostry, Bóg jest cudowny. Potem była siostra Ala. Ona miała mieć ciężki egzamin. Siostra Ala Szturc, pomódźcie się, bracia i siostry. Ja mam tak się boję ciężki egzamin i przez naszego lidera młodzieży. On modlił się nocami za nas. Duch Święty mówi, że będą przeszkody, ale ja pomogę ci i ty przejdziesz. To i tak się stało. Wiecie, jak dobrze z Duchem Świętym być. Alleluja. Jak dobrze, gdy my jesteśmy w bliskości z Bogiem. To jest cudowne. To jest cudowne. I potem przeszło ileś już lat, ja wyjechałem. Wyjechałem z Polski i znalazłem się w stanie Nowy Jork. Potem żeśmy mieli tam 5-6 lat, wyjechaliśmy w stan Massachusetts. No i zbór, ja skracam wiele lat w stan Massachusetts. I tam był jeden zbór polski, choć tam było parę osób rosyjskich i może Ukraińców bardzo mało. I Polacy, i Białorusi parę osób. I w tym zborze małym żeśmy się zatrzymali. I do tego czasu my jesteśmy w tym zborze, to był malutki zbór. My ten dom musieliśmy już oddać, bo myśmy się rozlośli. Potem ludzie przyjechali, dobudówkę zrobiliśmy, za mało. W 2000 roku zbudowaliśmy ogromny dom modlitwy, dlatego że nie można było ludzi pomieścić. Kochani, i gdy myśmy już weszli do nowego budynku, 2002 rok. Tak, przyjeżdżali do nas z Ukrainy emigranci. I przyjechała jedna młoda para z Kijowa, Natasza i Lonia. On miał 22 lata i ona miała 22 lata. I on bardzo ładny i ona bardzo ładna. Młodzi ludzie, bardzo ładni, fajnie. A on tak Boga lubił, on tak lubił się modlić. Na gitarze lubił grać, tak lubił Boga, tak lubił. I oni byli u nas, wiecie, szczęśliwi. No i my byliśmy radosnymi i tak dalej. Czy was to ciekawi, co ja wam opowiadam? Ja nie chcę was, żebyście spali tutaj. Ja? No ja już... No tak. Bracie Michał, ja wiem, ty zawsze tego, coś powiesz, no ma sens. W każdym razie stało się tak, że ona zaszła w ciążę. Zaszła w ciążę i była, nie wiem ile było, 4-5 miesięcy w ciąży i dostała raka w głowie z tej strony. Młoda kobieta w ciąży i dostała raka i stało się bardzo źle. Cały zbór bardzo to przeżywał. Młode małżeństwo, pierwsze dziecko, ładni ludzie i takie nieszczęście. Trzeba było zabrać ją u nas wielka klinika, Bay State Medical Center nazywa się. I tam ją położyli i cały zbór zaczął płakać. Ludzie zaczęli przeżywać. Co to będzie dalej? Bracia i siostry, trzeba tak, głowę otworzyć. I przebaczcie, i trzeba brzuch otworzyć i zabrać to dzieciątko. 6, 7, 3, 7 czy 8 miesięcy. Gdzieś tak. I ja straciłem wiarę, że coś z tego będzie. Wy mnie wybaczcie, ja wierzący człowiek. No ja myślę sobie, Boże, ja nie wiem, co to z tego będzie. Trzeba głowę otworzyć i trzeba brzuch otworzyć i zabrać dzieciątko. Ja nie wiem, zbór, to my Boże powiedzieliśmy tak, bracia, siostry, idziemy w post. Idziemy w post, nie ma drugiego wyjścia, bo my jesteśmy ograniczeni, będziemy pościć się, tych ludzi szkoda. Wiecie, jest słowo
angielskie mówi compassion. To znaczy współczucie, tak? Compassion. I napisane jest nawet w polskim i żalił się Jezus. Jest tak napisane. Ktoś przyszedł, że Pan uzdrowił i żalił się Jezus. Jeżeli nie ma u nas tego compassion, tego po rusku sożalenia, czy współczucia nie ma, to trudno, żeby coś było nawet w uzdrowieniu. Musi być współczucie, musi być. I cały zbór zaczął się modlić. I w postrzeżeniu modlimy się, a Natasza w szpitalu i operacja ma być. Mają otworzyć jej głowę i mają zabrać dzieciątko. Boże, zmiłuj się, Panie. Modlimy się. I w piątek raz my w tym poście byli i modliliśmy się. I Duch Święty podjął jednego brata, podniósł go tam z tyłu. Ja już go nie widzę dawno, on gdzieś chyba wyjechał. Ale gdy się modlili, on stał i powiedział takie proroctwo. Ja pobłogosławię i ona do soboty będzie w domu. To żeby takie coś powiedzieć, to nie tak prosto. A? To nie tak prosto. Tam śmierć w oczy patrzy. Ja mówię, bracia, idziemy do szpitala. Idziemy do szpitala. Poszliśmy do szpitala, poszliśmy do intensive care. Jak u was będzie w szpitalu intensive care? Tam, gdzie krytyczny oddział. Intensywna terapia, tak. Tam mało kogo puszczają, ale pastorów puszczają. Myśmy przyszli i ja ją zobaczyłem, ona leżała na takim podniesionym wysokim wózku, głowa bandażami zawinięta. Dzieciątko od niej zabrali, wszystko. Ja myślę, Boże, co to będzie? Wszystkie te kable podczepione, te rurki, wszystko. Boże Święty. Ale nie chciałem zapomnieć tego, co Duch Święty powiedział. Potem mówię, Boże, pomóż nam. Proszę? Ja pomyślałem, wie brat co? Nieraz wiary brakuje. Ja powiem szczerze. Ten kiedyś w Bolesławcu był taki, nie będę nazywał, to mówi, trzeba wierzyć, tylko trzeba wierzyć. A jak bieda przyszła na niego, nie wiadomo, gdzie tą wiarę znaleźć. Tak się letko mówi. I wiecie, kochani, mówimy, zaprowadźcie nas do tego dzieciątka, co się narodziło. Ja poszedłem tam, ja nie mogłem wytrzymać. Ja się po prostu rozpłakałem. Mówię, Boże, Boże, nie zostaw to dzieciątko sierotą. Boże, daj łaskę, żeby ono mamę swoją miało. I żeby ta mama miała to dzieciątko. Boże, zmiłuj się. Wiecie, i zobaczyliśmy to dzieciątko, pomodliliśmy i zobaczyli, i poszliśmy. Wiecie, i ja wam coś powiem. W sobotę ją przywieźli do domu. Alleluja. To tylko Bóg może zrobić. Koniecznie, że ona trochę włosy nie miała z tej strony, bo operacja. Ona wyzdrowiała i jeszcze dwoje dzieci narodziła. Alleluja. Bóg jest cudowny. Bracia, siostry, nie będziemy wątpić. Nieraz ktoś mówi, ja się tyle modlę, a Bóg chyba już mnie nie słyszy. Słyszy dobrze. Lepiej, jak wy sobie wyobrażacie. Bóg wszystko słyszy. Tam tylko napisane, że On grzeszników nie słyszy. A jak człowiek w potrzebie i przed Nim płacze, Pan Bóg słyszy. Tylko nie zawsze na wszystko odpowiada od razu. Nie zawsze tak bywa. I dla mnie, i dla was jest modlitwa z opóźnieniem. Jest modlitwa, która może prędzej przyjść. Jest modlitwa, która może osiąść parę lat. To w Bożej decyzji się to znajduje. Także taką rzecz przyszło nam się przeżyć u nas w zborze. I chwała Bogu za to. Wiecie, kochani, i czas leci, koniecznie czas leci. Troszkę przejdę może na jeszcze drugi, co się opowiedział. Przeżywam teraz, przeszło tyle lat, i gdy przyjechali do nas emigranci pierwsi w 1988 roku z Ukrainy, do tego naszego starego zboru, wy wiecie, jakie były modlitwy? O, tak jak u was na konferencji były modlitwy. Nie można przestać się modlić. Nie można przestać się modlić. Nie trzeba było kazania. Zaśpiewali pieśń, jak zerwała się modlitwa, nie można ją zatrzymać. Ludzie chwalą Boga. Angielskiego nie znają, ni be, ni me. Tylko po ukraiński balaket możeć. A tak oni nie mogli niczego mówić. Tylko po ukraińsku. No to gdzie pójdziemy? W zebranie pójdziemy. My tej tureckiej mowy nie rozumiemy. Idziemy w zebranie. Nie rozumiemy angielskiego. Idziemy na nabożeństwo. I wiecie co? Pewnego razu to było w starym zborze. Też wam opowiem. Przyjeżdża młoda rodzina. To będzie lat temu już 20 może, ja bym powiedział, 4.
24, gdzieś tak, temu, 24, 25, może więcej. Przyjeżdża młoda rodzina, mąż i żona do zboru. Ja ich nie znam, gdzieś z Pensylwanii. Ja widzę, ona w ciąży jest, a tu małe dzieci koło niej. I przyjeżdżają i ja widzę, on taki żółty ten mąż. Tak on biednie wygląda. No nie wiemy, co jest. Przyjechali w gości, oni byli, my tak, a to było początek, gorliwe modlitwy były, wiecie. I oni nam powiedzieli tak, myśmy do was przyjechali, bo my słyszeliśmy gdzieś, że u was Pan Bóg działa, że takie modlitwy silne, że Pan Bóg coś czyni. I oni przyjechali, a ja się wystraszyłem. Mówię, Boże, kto o nas słyszał? My tak wszyscy ludzie jesteśmy. Gdzieś nas słyszeli, no modliliśmy się, no ale jak mieli taką wiarę i przyjechali do nas. I ona, oni nam mówią, my przyjechali, żebyście się pomodlili nas, bo mój mąż ma raka wątroby. I po nim widać, on żółty się zrobił jak żółtko od jajka. Tylko oczy zielone stały. Młodzi ludzie, młoda rodzina. I tam też, jak to zbór posłyszał z początku, wiecie, jakie tam było współczucie? Tam było silne współczucie. Młoda rodzina, szkoda, jak się zaczęła modlitwa, jak ludzie zaczęli płakać, jak ludzie zaczęli współczuwać, jak prosili Boga, żeby Pan Bóg zmiłował się nad tą rodziną, żeby dopomógł, żeby pobłogosławił, żeby uzdrowił. Bracia podeszli, mazali olejem, wkładali ręce w prostocie serca, dawaliśmy ich w ręce Boże. Modlitwa była dość długo. I oni pojechali i ja nawet powiem szczerze, zapomniałem, bo to wyjechali ludzie, oni przyjechali pierwszy raz, ja ich nie znałem, pojechali. Za 2 czy 3 lata przyjeżdżają ludzie do nas do zboru. Jakaś rodzina, ja nie poznałem. No, oni przyjechali, a to byli oni, ja nie poznałem. Mąż czerwony, twarz zdrowa. A oni mówią, to jesteśmy my. My przyjechali, żeby wy się za nas pomodlili. To my. I w tej modlitwie Pan Bóg uzdrowił jego. Bracia, siostry, to cudowna sprawa. Chwała Bogu za to. Pan Bóg, my w takiego Boga wierzymy. Tylko dzisiaj nam brakuje tej wiary. Dzisiaj świat zaczął wpływać na wierzących ludzi. Ludzie nie mają czasu na modlitwę, nie mają czasu na post, nie ma czasu na czytanie Słowa Bożego, zajęci biznesami, drugimi sprawami. I bardzo trudno, żeby być blisko z Bogiem. Jest takie miejsce Bożego Słowa, ja go chcę przeczytać. Księga Sędziów, 2 rozdział, 2 rozdział, dajcie przeczytamy od 6 wersetu. Dobrze? Do 10. Czytamy razem. Kto ma Biblię, bo czytajcie tam. Od 6 napisane tak. A gdy Jozue rozpuścił lud i synowie izraelscy poszli każdy do swego dziedzictwa, aby objąć ziemię w posiadanie, lud służył Panu po wszystkie dni życia Jozuego oraz przez wszystkie dni życia starszych. Którzy Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie wielkie dzieła, jakie Pan dokonał dla Izraela. Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł licząc 110 lat. Pogrzebano go w odrębie jego dziedzictwa w Timnat-Cheres, a na Pogórzu Efraimskim, na północ od góry Haras. A gdy również całe to pokolenie wymarło, chcę, żebyście zwrócili uwagę, i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co czynił dla Izraela. Jeszcze raz czytam 10 werset. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana ani tego, co uczynił dla Izraela. To dokładnie może się stać z nami i ono się wypełnia w naszych oczach. Ojcowie byli prowadzeni Bogiem, a dzieci stają się bezbożnikami. Dokładnie tu o to chodzi. Tam rodzice służyli Bogu, ojcy służyli Bogu. Widzieli cuda Mojżesza i Jozuego. I gdy to pokolenie wymarło, drugie pokolenie nastało. Bezbożników. Oni nie znali Boga ani rzeczy, których On czynił dla nich.
A rodzice to opowiadali dla nich, jak przechodzili Jordan, jak się rzeka w Jordanie rozdwoiła, jak Pan powiedział, żeby położyli kamienie na dnie Jordana, potem na brzegu i żeby dzieciom powiedzieli, co oni widzieli. Wszystko poszło w zapomnienie. Stało pokolenie bezbożników. Bracia i siostry, takie jest przysłowie, historia się powtarza. Rozumiecie, to mówię, tak? Historia się powtarza. Nas nazywają dzisiaj, nawet nas zbór, nazywają nas tradycyjni chrześcijanie. Wiecie? Tradycyjni. Ja dobrze mówię, tak? Jestem polski, mi się już słabo. Tradycyjni chrześcijanie. Ja mówię tradycyjni. Ja w Ameryce 38, prawie 40 lat, a ty jeszcze w sojuszu, w kołchozie nawet nie urodziłeś się. Ja widziałem, co się na zachodzie, a tyś przyszedł teraz, byś mnie uczył, jak Boga chwalić. Tańcować, kręcić się, dym puszczać, ogień. Słuchaj, co ty będziesz mnie tu uczył, człowieku? Upamiętaj się o takie pokolenie. O takie pokolenie. Na letko, wszystko na letko. A żeby służyć Bogu i Mu wiernie służyć, trzeba cenę zapłacić, trzeba siebie sobie zaprzeć, trzeba niektórych rzeczy się wyrzeć. Ja nie mogę tam iść, ja nie mogę na to patrzeć, ja nie mogę to nosić, ja nie mogę tak mówić. Trzeba siebie trzymać w ramkach. My jesteśmy normalni ludzie. My nie jesteśmy jacyś tradycyjni. My normalni chrześcijanie. Wczoraj ja, bracia, mówiłem, siedzieliśmy, że są dwie krajności. Jest krajność, ludzie w fanatyzm popadają, a jest krajność, że taki liberalizm, że też nie można go przyjąć. A ja mówię, chyba nie można być normalnym chrześcijaninem, normalnym człowiekiem. Przecież można być normalnym. Prawda? Niech Bóg pomoże. Bracia, siostry, zbór w Legnicy, trzymajcie się Boga. Nie zapomnijcie, jeżeli wasi rodzice byli wierzącymi ludźmi, jeżeli byli wierzącymi, postarajcie się nie zapomnieć ich historii, posłuchajcie, co oni mają do powiedzenia. Tam jest o czym posłuchać. Jest o czym posłuchać. Dzisiejsze pokolenie wierzących ludzi osłabło, na wielki żal osłabło. My czytamy, wspominamy. Wiecie, a do Boga trzeba się przybliżyć. Bóg się nie zmienił, my się zmienili. Bóg się nigdy, napisane tak w Starym Testamencie, ja jestem Pan, który się nie zmieniam. Ja jestem Bóg, który się nie zmieniam. On się nigdy nie zmieni, a my ludzie zmieniamy się. Niech Bóg błogosławi, aby gorliwość w nas była, staranie, pragnienie do domu Bożego, do czytania Bożego Słowa. Wiecie, to jest bardzo ważne, żebyśmy tęsknili za Słowem Bożym, za zgromadzeniem. Nawet ludzie do zboru dzisiaj niektórzy nie chcą tak bardzo chodzić. No może w Polsce, na Ukrainie jeszcze gorzej, bo to kiedyś to ludzie szli, opowiadałem na szli piechotą, śnieg pada przez pole, czy deszcz, idą, kilometr, czy idą, aby do zboru przyjść. Tam uporali krowy, wydoili, tam gospodarstwo było i tak dalej. I przyszli w zebranie i noc i wrócili do domu. A dzisiaj mają samochód, guziki, wszystko automat, wsiadł samochód, za 10 minut może być w zborze. Nie ma. Nie ma. Ludzie stają się leniwi. Dlatego, że stało bardzo dobrze. Wygodnie, dobrze, pełno w lodówkach jedzenia. Co będziemy płakać? Ja mam nadzieję, że mówię do sensu. Ja mam nadzieję. Bracia, siostry, nie zapomnijmy, że Bóg jest zazdrosny o nas. On nie chce, żebyśmy coś albo kogoś lubili więcej jak Jego. On chce, żebyśmy Jego lubili. Numer jeden. Pierw Jego. To jest bardzo ważne. Niech Bóg pomoże. Niech Bóg błogosławi. Takich parę świadectw chciałem wam powiedzieć, co ja przeżywam i teraz przeżywam. I z braćmi na rozmawiamy. My widzimy, ja nie wiem jak w Polsce, my widzimy w Stanach rozłożenie słowiańskich zborów. Młode pokolenie w niektórych sytuacjach, nie wszędzie, są dobre, ale jest, że odchodzą od Boga bardzo poważnie. I trzeba się trzymać w rękach, bo to, co Bóg powiedział, On jest wierny. Niech nas Pan Bóg zachowa, niech Pan Bóg zachowa, niech Bóg dopomoże każdemu z was i błogosławi was i wszystkich nas zachowa do swego królestwa. Kochani, to jest bardzo ważne. Nagroda czeka na nas, jeżeli będziemy wiernymi i służyli dla Niego. Niech Bóg błogosławi. Ja też mówię, ja lubię w pokorze przed Bogiem chodzić. Mnie w mieście znają, mnie milicja zna, mnie sąd zna, mnie major miasta zna, mnie tam zna, mnie tam. Oni wszyscy wiedzą, że kim ja jestem. Ale ja trzymam swoją linię. Ja za granicę nigdy nie wyjdę. Ja jestem chrześcijanin. My szanujemy się, bardzo uważamy się,
ale ja mam granicy, za które ja nie mogę wyjść, bo mnie sumienie będzie sądzić. Ja nie mogę. Ale oni są dobrzy, respektują i tak dalej. Niech wiedzą. Nie trzeba się wstydzić za Ewangelię Pańską. Nie trzeba się wstydzić. My jesteśmy wierzący ludzie, niektórych rzeczy my nie możemy robić. Na tym koniec. Bracia, siostry, ja was błogosławię. Niech was Bóg błogosławi. I trzymajcie się, ja was proszę. A jeżeli ktoś upadł, ale jeżeli ktoś pomyłkę zrobił, jeżeli ktoś oziębł, dzisiaj macie wieczór, możecie przyjść, skłonić kolana i płaczcie przed Bogiem. Nie dla mnie, nie to, że ja coś mówię, a powiecie, Panie, ja odszedłem od Ciebie daleko, ja potrzebuję wrócić. Obejmijcie Jego nogi w modlitwie, powiedzieć, Panie, ja jestem winny albo winny, Bóg wam przebaczy. Ludzie do mnie przychodzili, mówili, bracie, ja zgrzeszyłam, albo zgrzeszyłem, Bóg mi już to nie przebaczy. Ja mówię, to jest diabelska historia, to nieprawda. Bóg wszystkim przebacza. God's business is forgive the sins. Bóg znajduje się w biznesie, aby przebaczać grzechy ludziom. To Jemu prawo dane, chwała Bogu. I On powiedział w swoim słowie, On jest tym, który ma prawo przebaczyć, żeby odnowić nas, żebyśmy wrócili do pierwszego ołtarza. Gdzie byśmy ślubowali Panu, gdzieśmy wstali w wodzie, powiedzieli, będziemy wiernie służyć Panu do końca w dniach chrztu naszego wodnego. I jak porównamy w dzisiejszym czasie, gdzie my się dzisiaj znajdujemy. Ja was bardzo lubię, ja chcę wzbudzić was zdrowe sumienie i zmysł, żeby przybliżyć się do Boga i zostać się Bogu wiernym do końca. Amen. Co pastor, pomodlimy się.